Cześć moi drodzy, z tej strony Kari. Dzisiaj zrecenzuję dla Was najnowsze karty Nexonet, które wyszły kilka dni temu do sklepów i właśnie dzisiaj mam je zaszczyt trzymać w rękach. Jeśli chcecie zobaczyć z tego kolejny odcinek, klikajcie łapki do góry. 55 łapek do góry równa się kolejny odcinek z karty LEGO Nexonet. Miłego oglądania. Dobra, więc otwieramy to magiczne opakowanie, w którym znajdziemy kilka wspaniałych kart Nexonite. Tak, za dawno kart nie otwierałam. Dobra, albowiem tak, dostajemy tutaj rozpiskę z kartami. Pierwszą kartą jest potwór Ultra Bunzi. No i tak ta karta prezentuje się z tyłu. Dalej mamy Królową Halbert, Króla Halbert, jakąś kartę Beck. O Jezu, jakie okropieństwo. Oraz wyciskanie żelaza. Pierwsze opakowanie mam kartę Ultra, Rodzinę Królewską oraz dwie jakieś gorsze karty. Ale w sumie jestem zadowolona z tego dealu. Jeśli Wy chcecie zobaczyć kolejny odcinek, klikajcie łapki do góry, a ja go dla Was zrobię. Oczywiście karty Nexonite są takie same jak Ninjago, tylko mają po prostu inne nadruki, tylko tym razem z postaciami Nexonite. No i w sumie ich cena jest trochę droga, bo wychodzi nam 3,90 za 5 kart. Ale w sumie kolekcjonowanie jest naprawdę ciekawym zajęciem i może pozbieram wszystkie karty, ale raczej na razie planuję kilka opakowań i starczy. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Klikajcie łapki do góry, piszcie komentarze i subskrybujcie mój kanał. Żegnajcie i cześć!